Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym w ramach naszych kolejnych uruchomionych po tej krótszej przerwie pandemicznej spotkaniu w ramach Poniedziałków na Kuźniczej. Dzisiaj, Szanowni Państwo, drugie z cyklu naszego rozmowy o Kościele spotkanie, które prowadzi, zainicjowała Pani dr Anna Sutowicz. Dzisiejsze spotkanie: Kościół Konstantyna Wielkiego, świt czy zmierzch? Przypomnę tylko, że pierwsze spotkanie, które odbyło się jeszcze w grudniu, czy w październiku, w listopadzie, nosiło tytuł Pierwsze wieki wcale nieidealne. Wszystkich zainteresowanych odsyłam również do naszego podcastu radiowego, który poczyniliśmy z panią doktor właśnie na temat tego pierwszego spotkania rozmów o Kościele. Myślę, że będzie również okazja nagrać jutro bądź pojutrze kolejne takie podcastowe nagranie z panią doktor. O, tak jest, coś umówione. Także też zapraszam do odsłuchiwania naszej radiostacji Radio Civitas Christiana na platformie SoundCloud albo na Spotify. A dzisiaj oddaję już głos naszemu dzisiejszemu gościowi, pani doktor. I myślę, że będzie jeszcze czas po spotkaniu na pytania ze strony Państwa, także zapraszam serdecznie i oddaję głos. Tak, oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie. Ja postaram się dzisiaj troszeczkę bardziej pilnować niż ostatnim razem i nie robić tak wielu myślowych przypisów. Także mam nadzieję, że w tych 40, góra 45 tak się zmieszczę. Pani Estera wspomniała o nagrywanych podcastach. Od razu się wytłumaczę, dlaczego nie jutro i nie pojutrze. Ano mianowicie dlatego, że do czwartku przygotowuję się na kolejne wystąpienie, na które dziś już bardzo serdecznie zapraszam tutaj w imieniu pana Adriana. W czwartek w Klubie Muzyki i Literatury będę miała takie wystąpienie o godzinie 18 dotyczące księgi Krystyny Pawłowskiej z Wierzbna, która była księią Cysterek. Mnie ten temat bardzo pasjonuje i bardzo Państwa, w moim imieniu, w imieniu pana Adriana, pana dyrektora Klubu Muzyki i Literatury zapraszam. Mogę tylko powiedzieć, że była to w tym czasie klasztor Trzebnicki był takim centrum polskim w środku Śląska. I to jest z mojego punktu widzenia niezwykle pasjonujące. Mniej więcej 2 lat staram się zgłębić, jak to się stało, że właśnie tak klasztor Trzebnicki do takiego etapu doszedł. Natomiast przechodząc do meritum, czyli do kościoła Konstantyna Wielkiego, to jest, proszę Państwa, tak, że sformułowanie tematu zawsze stwarza pewien problem, bo on powinien być tak sformułowany, żeby był krótki, jednocześnie mówił prawie wszystko, a do tego wszystkiego był frapujący. Tak naprawdę on powinien być znacznie dłuższy, powinien brzmieć mniej więcej tak: czasy Konstantyna Wielkiego, świt czy zmierzch Kościoła, żeby być już tutaj bardziej konkretny. Dlaczego świt czy zmierzch? Od razu Państwo w tym temacie widzą pewien problem, który zrodził się nie dziś, ale współcześnie jako ten kościół pokonstantyński, o którym chciałabym mówić w dalszej części, jest takim punktem zapalnym, który pojawia się wewnątrz kościoła katolickiego, ale także na zewnątrz kościoła. Próbuje się po prostu przedstawiać współcześnie kościół jako ten, który poszedł na pewną taką, nazwijmy to, kolaborację z państwem i jest to w ustach takich właśnie antagonistów Kościoła no właśnie takim zarzutem wymierzonym i w Kościół, i w państwo, w ogóle w ten porządek taki, w którym Kościół współcześnie funkcjonuje. Natomiast ja chciałam Państwu ten problem postawić troszeczkę inaczej i ponieważ ja tutaj nie staram się przedstawić siebie jako osobę, która wie wszystko o Konstantynie Wielkim, z całą pewnością Państwo potrafią mi zadać pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, ale ja tutaj chcę się Państwu pokazać jako apologeta Kościoła, czyli chcę Państwu pokazać
Kościół, który przechodzi swoje wzloty i upadki, tak było zawsze i tak będzie do końca świata, bo nie końca Kościoła, bo Państwo wiedzą, że Kościół nie ma swojego końca. Natomiast te czasy Konstantyna Wielkiego chciałabym Państwu pokazać jako wielowymiarową rzeczywistość, to znaczy taką, która nie była ani całkiem czarna, nie była całkiem biała. Zresztą tak jak to zrobiłam w pierwszym naszym spotkaniu, czyli chciałam Państwu pokazać pierwsze wieki chrześcijaństwa, które wbrew pozorom wcale nie były takie idealne. Dla wszystkich z Państwa, którzy historię może znają troszeczkę gorzej, pokazuje Cesarstwo Rzymskie w czasach, kiedy Konstantyn Wielki przyszedł na świat. To jest tak zwana tetrarchia, czyli cesarstwo podzielone na cztery części. Podział, którego dokonał cesarz Dioklecjan. I ta część, ja tutaj powinnam teraz wstać i Państwu pokazać przy pomocy jakiegoś wskaźnika, ale postaram się to zrobić, bo pewnie na komputerze mi się to uda. Czyli ta część Galia i Brytania, to jest część, którą władał Konstancjusz Chlorus, ojciec Konstantyna Wielkiego. Jednym słowem, jedna z czterech części Cesarstwa Rzymskiego, która znajdowała się właśnie pod władaniem i z tą częścią związany był Konstantyn rodzinnie. Po śmierci Konstancjusza Chlorusa ta część teoretycznie powinna była przejść nie bezpośrednio Konstantyna Wielkiego, tylko zgodnie z tym, jak funkcjonowała tetrarchia, powinien był August, któremu podlegał, ponieważ Konstancjusz Chlorus był Cezarem, więc on podlegał swojemu Augustowi, powinna była ta część, znaczy przejęcie tej części nie powinno było przebiegać tak prosto, jak to się później wydarzyło. Dlaczego o tym Państwu mówię? Po to, żeby Państwu pokazać, że całe czasy Konstantyna Wielkiego, czyli zjednoczenie cesarstwa w jednym ręku, nie było przewidziane, było wynikiem silnego charakteru Konstantyna Wielkiego, było zbiegiem okoliczności, było wynikiem pewnego szczęścia, mniej procesu historycznego. I to później będzie bardzo sprzyjało Konstantynowi Wielkiemu i będzie bardzo ważne w jego polityce religijnej. Wypisałam Państwu kilka dat z okresu, zanim Konstantyn Wielki doszedł do tej pełni władzy. Widzą Państwo, w 303 roku Dioklecjan rozpoczął swoje prześladowania. Jest to okres jednego z ostatnich prześladowań, nie licząc Juliana Apostaty, później pod koniec wieku IV. Jest to prześladowanie o tyle ważne, bo ponieważ ono dotyczyło praktycznie całego Cesarstwa Rzymskiego i odznaczało się był to jeden z najbardziej brutalnych epizodów w historii Kościoła. Jest to niezwykle ważny epizod także z tego względu, że chrześcijanie w tym czasie stanowili już stosunkowo liczącą się grupę poddanych cesarza, czy właściwie Augusta Dioklecjana, ale pozbawieni byli praw publicznych. I ta niesprawiedliwość powodowała, że chrześcijanie praktycznie spodziewali się tego, że oni po prostu wiedzieli, że jest to jeden z ostatnich takich etapów. Niemniej jego brutalność po prostu była na tyle poważna, że praktycznie z tych czasów prześladowań cesarza Dioklecjana, które praktycznie trwały 2-3 lata, nie więcej, pochodzi największa ilość męczenników chrześcijańskich. To tylko niech Państwu pokaże po prostu skalę tych prześladowań. Mniej więcej w tym czasie ojciec cesarza Konstantyna, późniejszego cesarza Konstantyna, bierze udział w walkach w Brytanii i u jego boku właśnie późniejszy cesarz Konstantyn Wielki nabiera takich szlifów żołnierskich, zżywa się z żołnierzami i to też będzie rys, który będzie mu w późniejszym jego panowaniu bardzo mocno towarzyszył. W 305 roku został obwołany Augustem Zachodu. I to jest właśnie ten moment, o którym Państwu mówiłam, że to nie powinno było się wydarzyć tak prosto. Wydarzyło się dlatego, że Konstantyn zdołał się zżyć ze swoją armią i to właśnie armia wyniosła go
do tej godności Augusta Zachodu i praktycznie w tym momencie Konstantyn miał już do czynienia z kilkoma tylko swoimi przeciwnikami. W 312 roku jako współrządzący z cesarzem Licyniuszem miał proroczy sen, ten sen na tak zwanym przed bitwą na Moście Mulwińskim, tutaj Państwu pokazuję na tej miniaturze, która pochodzi z średniowiecznego rękopisu zawierającego kazania świętego Grzegorza z Nazianzu, a więc jest to już miniatura, która pokazuje to wydarzenie właśnie proroczego snu późniejszego cesarza Konstantyna jako funkcjonujące już bardzo silnie w kulturze średniowiecznej. Ten sen był bardzo ważny z tego powodu, ponieważ uważa się go za takie wydarzenie, które spowodowało, że Konstantyn przeżył nawrócenie na wiarę chrześcijańską. Co ten sen mówi, bo może Państwo tego, może część z Państwa tego nie wie. Otóż zgodnie z tym snem późniejszy Konstantyn Wielki zobaczył znak na niebie, znak krzyża w takiej aureoli słonecznej i usłyszał słowa, zgodnie z którymi, że w tym znaku pokona swojego przeciwnika, swojego współrządzącego cesarza Licyniusza. I rzeczywiście późniejsza bitwa przy Moście Mulwińskim w Rzymie przyniosła Konstantynowi zwycięstwo. Dzięki temu Konstantyn przekonał się, że rzeczywiście krzyż jest tym znakiem zwycięskim. Oczywiście wokół tego wydarzenia, proszę Państwa, historycy utworzyli cały korpus dyskusji historycznej, która jedni uważają, że takiego snu w ogóle nie było, że jest on wymysłem późniejszych hagiografów Konstantyna. Ci, którzy nie negują takiego snu, z kolei uważają, że był to zwykły znak naturalny, którego po prostu Konstantyn odczytał zgodnie z takim natchnieniem wewnętrznym. Nas to w ogóle nie interesuje. Nas interesuje to, że po 312 roku Konstantyn zaczyna się zachowywać jak władca, który próbuje zrobić wszystko, żeby ta polityka, którą prowadził Dioklecjan, została zakończona. I definitywnie rzeczywiście kończy się to wraz z edyktem w Mediolanie, który, proszę Państwa, nie jest bezpośrednim dziełem Konstantyna, tylko wydał go wspólnie z cesarzem Licyniuszem, którego wcześniej pokonał, ale ciągle jeszcze tutaj wspólnie wydaje ten edykt z Licyniuszem, czyli z tym trzecim współrządzącym. I wcześniej takie edykty, proszę Państwa, były w Rzymie wydawane, to nie jest pierwszy edykt, natomiast jego charakteryzuje tutaj to, że obejmuje całe terytorium Cesarstwa Rzymskiego. I ten edykt nie jest edyktem, to jest bardzo ważne, to nie jest edykt, który, proszę Państwa, wprowadza religię chrześcijańską jako religię dominującą w starożytnym Rzymie, ani też nie powoduje, że jest to religia państwowa, w żadnym wypadku. Tutaj akurat przydatek do tego edyktu, który dają historycy, czyli edykt tolerancyjny, oddaje w pełni charakter tego dokumentu, mianowicie ten edykt zezwalał na pełną tolerancję religijną, swobodę wyznania, swobodę zgromadzeń religijnych, na swobodę kultu religijnego i kończył wszelkie prześladowania chrześcijan. Między 314 a 316 rokiem miała miejsce kolejna wojna domowa. Tym razem Konstantyn Wielki walczył z ostatnim przeciwnikiem, którym został, z cesarzem Licyniuszem. W międzyczasie tenże Licyniusz, który był władcą tej części zachodniej, przedstawiany jest w hagiografii jako ten, który wszczął na nowo prześladowania. Oczywiście jest to pewna figura hagiograficzna, która ma nam tutaj pokazać, że Konstantyn był
konsekwentnie reprezentował już tą postawę tolerancji religijnej, natomiast Licyniusz w przeciwieństwie do niego z tej postawy się wycofał. Historycy zazwyczaj współcześnie już odchodzą od takiego pokazywania, to znaczy my wiemy, że ta polityka religijna w tym momencie ze strony obydwu cesarzy była po prostu takim zwykłym narzędziem politycznym, które polegało na tym, że obydwaj władcy zachowywali się zgodnie z tym, co uważali, że jest im bardziej potrzebne do tego, żeby zdobyć po prostu przewagę, wykorzystać nastroje społeczne i zdobyć przewagę nad swoim przeciwnikiem. No i Licyniusz, który był władcą Zachodu, gdzie chrześcijanie stanowili w tym czasie w dalszym ciągu mniejszość, takie stanowili raczej rodzaj takich enklaw, zwłaszcza w Galii, gdzieś w Hiszpanii. No, to był zdecydowanie słabszy kościół, jeżeli chodzi o liczebność. Natomiast wschód cesarstwa, gdzie ci chrześcijanie no, byli już bardzo potężną grupą społeczną i do tego grupą, która była bardzo wykształcona i bardzo dobrze przygotowana do także życia państwowego, no po prostu tej grupy cesarz Konstantyn nie mógł pomijać i stąd właśnie ta jego konsekwencja w polityce tolerancyjnej. Ostatecznie w 324 roku rozegrała się bitwa pod Adrianopolem. Nie pierwsza, proszę Państwa, i nie ostatnia, bo w historii tych bitew pod Adrianopolem mamy kilka. Ta bitwa przyniosła Konstantynowi przejęcie pełni władzy. No i od tej pory mówimy już o Konstantynie jako jedynowładcy, który sprawuje pełnię władzy nad całym obszarem Cesarstwa Rzymskiego. Czyli jednym słowem to, co Państwu pokazywałam na początku, podział na cztery części, tutaj mamy ponowne połączenie i mamy jeden obszar. I teraz, proszę Państwa, to, co w tej chwili powiem, uważam za klucz w ogóle do zrozumienia całego tego okresu, o którym mówię, czyli pierwszy etap, który się zakończy śmiercią cesarza Konstantyna w 337 roku i później kilku cesarzy, którzy rządzili po Konstantynie Wielkim. Mianowicie chcę Państwu pokazać, że wszyscy ci władcy pełnili przede wszystkim funkcję tak zwanego Pontifexa Maximusa, czyli teoretycznie najwyższego budowniczego mostów, w istocie najwyższego kapłana w Rzymie. To jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, my patrzymy na Konstantyna Wielkiego, mając już bagaż wiedzy o tym, jak wyglądała historia Kościoła w okresie średniowiecza, potem w okresie nowożytnym, mamy cały epizod józefinizmu w XVIII wieku, mamy wreszcie prześladowania totalitarne Kościoła. I wiemy, że tam, gdzie państwo wchodzi w sprawy religii, jeżeli zaczyna zajmować się doktryną religijną, to oczywiście podejmuje zadania, które państwu są nieprzewidziane. Natomiast, proszę Państwa, proszę pamiętać, że Konstantyn Wielki był przede wszystkim władcą starożytnym. Czyli my w tym momencie w ogóle nie wychodzimy jeszcze w okres średniowiecza. I Konstantyn Wielki jest w pełni tego słowa rozumieniu władcą starożytnym. I on widzi siebie, idąc tradycją jeszcze Republiki Rzymskiej, ja Państwu wypisałam, że w czasach Republiki wódz prowadzący wojska był wybrańcem bogów. Tak siebie uważał, było to całkowicie normalne. Czyli od jego powodzenie jego wojska zależało od tego, czy jemu sprzyjają bogowie. No tutaj głównie Jowisz i Herkules. Potem, kiedy w czasach Cesarstwa Rzymskiego poszczególni władcy byli jednocześnie wodzami i przewodzili ludowi rzymskiemu, pełnili jednocześnie funkcję najwyższego kapłana, ponieważ przejęli funkcję zwierzchnika kolegium kapłańskiego, czyli jednym słowem byli zwierzchnikiem spraw sakralnych, jak i spraw świeckich. I było to całkowicie w cesarstwie rzymskim naturalne. Religia w cesarstwie była traktowana jako była przedmiotem pielęgnowania tak zwanej cnoty państwowej. Czyli po prostu Rzymianin był jednocześnie osobą pobożną. Było oczywistym, że Rzymianie modlili się za powodzenie cesarza, bo było to traktowane jako jednocześnie jako w ogóle podtrzymanie świata w istnieniu. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że dla Rzymianina Rzym to był cały świat. I tutaj o
Oktawian August właśnie jako pierwszy taki oficjalny Pontifex Maximus prowadził obrzędy w świątyniach państwowych, ustanawiał kapłanów, nie budziło to niczyjego zdziwienia i nie budziło żadnych oporów. I teraz, proszę Państwa, Konstantyn Wielki jest spadkobiercą tej tradycji i uważa siebie za tego samego, jest kontynuatorem tej samej tradycji. Ale, proszę Państwa, jeżeli uznamy, co historycy dyskutują, ale jeżeli uznamy, że w 312 roku nawrócił się na chrześcijaństwo, to automatycznie religia chrześcijańska wykluczała władcę, w ogóle osobę świecką, z możliwości na przykład sprawowania mszy świętej. W związku z tym Konstantyn Wielki nie mógł być szafarzem sakramentów. To było oczywiste. Ale ten edykt tolerancyjny i późniejsza polityka protegowania Kościoła katolickiego nie wykluczała też, że Konstantyn Wielki w dalszym ciągu jako Pontifex Maximus względem wszystkich innych religii Cesarstwa Rzymskiego no, ponosi odpowiedzialność za to, żeby bogowie, jeżeli mamy tolerancję religijną, czy też Bóg chrześcijański, jeżeli uważał siebie za wyznawcę chrześcijaństwa, temu Cesarstwu Rzymskiemu sprzyjał. I to on uważał siebie, że to od jego polityki ta przychylność zależy. Mam nadzieję, że Państwo to dobrze rozumieją. I teraz, proszę Państwa, podkreśliłam takie zdanie. Nie potrzebuje religii dla utrzymania autorytetu. To jest w ogóle potężnie ważne zdanie z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że późniejsi władcy średniowieczni będą potrzebowali religii, żeby utrzymać swój autorytet. I tutaj my strasznie najczęściej mylimy, znaczy ci, którzy się tak popularnie zajmują historią, to na przykład na Ottona I czy Karola Wielkiego patrzą tak jak na właśnie Konstantyna Wielkiego i uważają, że to byli władcy, którzy potrzebowali Kościoła do tego, żeby mogli utrzymać tron i mogli utrzymać lud w ryzach. Konstantyn Wielki tego totalnie nie potrzebował. Konstantyn Wielki, owszem, potrzebował stabilizacji w cesarstwie, potrzebował przychylności chrześcijan, bo on nie był zainteresowany w tym, żeby Cesarstwo Rzymskie było rozrywane konfliktami, natomiast żeby sam był władcą i żeby utrzymał swój tron, nie potrzebował do tego Kościoła. To było mu niepotrzebne. I tak i możemy sobie ten element, jeżeli będziemy dokonywali jakiejkolwiek oceny polityki Konstantyna, możemy sobie ten element po prostu od razu wyłączyć. Dlaczego nie potrzebował? Bo jego na tron wyniosła armia. To jest proste. I on, jeśli potrzebował, potrzebował po prostu właśnie pokazywać siebie raczej jako wódz, jako wybrani, jako właśnie wybraniec Boga, aniżeli jako ten, który musi się opierać na Kościele. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, cesarz był ten tytuł Pontifex Maximus, to jest właśnie moneta, która była sygnowana przez, znaczy w której Konstantyn Wielki sygnuje się jako Pontifex Maximus. Ten tytuł wszyscy cesarze rzymscy nosili aż do 375 roku. Potem ten tytuł nieoficjalnie, ponieważ papieże nigdy tego tytułu nie używali wprost. Jak Państwo wiedzą, przez większość średniowiecza, poczynając od Grzegorza Wielkiego, nazywali siebie sługą sług bożych, ale po raz pierwszy nieoficjalnie użył go Leon I w połowie V wieku, właśnie niejako pokazując tutaj, że ta epoka używania tego tytułu przez cesarzy zakończyła się w tym czasie. I teraz, proszę Państwa, chrześcijanie mieli być za co Konstantynowi wdzięczni. To nie jest tak, że Konstantyn, nie wiem, wziął Kościół niejako w swoistą niewolę i posługiwał się jakimiś takimi naciskami, które powodowały, że Kościół katolicki był od niego w jakiś potężny sposób zależny. Co głosiły edykty tolerancyjne, które po 313 roku cesarz Konstantyn wydawał? Otóż one tak, proszę Państwa, będę je czytała powoli. Zakaz wykonywania kary krzyżowania. Proszę, do 313 roku można było krzyżować chrześcijan. W ogóle krzyżować można
było. Tutaj te rodziny radzyjne zakazały krzyżowania kogokolwiek, czyli ta najgorsza, najbardziej haniebna kara w tym momencie została zabroniona. Zwolnienie prześladowanych chrześcijan z pracy niewolniczej. Oni najczęściej pracowali w kopalniach. Zezwolenie na powrót z wygnania. Zwrot majątku indywidualnego i wspólnot chrześcijańskich. Tutaj, proszę Państwa, stanęło pytanie, co zrobić z podatkiem męczenników, co zrobić z majątkiem męczenników, którzy odchodzili na przykład nie pozostawiając po sobie rodzin, bo bardzo często się zdarzało, że w ogóle całe rodziny chrześcijańskie ginęły z rąk siepaczy Dioklecjana. I tutaj cesarz Konstantyn wydał taki dekret, na mocy którego majątek właśnie tych zamęczonych męczenników przechodził na własność gmin chrześcijańskich, wspólnot chrześcijańskich. Swoboda zgromadzeń chrześcijańskich, wprowadzenie niedzieli do kalendarza dni wolnych. Niedawno obchodziliśmy rocznicę właśnie wprowadzenia niedzieli jako dnia wolnego. To jest, proszę Państwa, bardzo ważny moment. Do tej chwili chrześcijanie w niedzielę byli zmuszeni do pracy siłą rzeczy. No w ogóle wprowadzenie wolnej niedzieli oznaczało w ogóle swobodę kultu chrześcijańskiego. Oraz zakaz posiadania niewolników chrześcijan. Proszę Państwa, to jest jeden z pierwszych edyktów wymierzonych w Żydów. To od razu Państwu mówię wprost. Praktycznie od cesarza Konstantyna pochodzi polityka taka bardzo antysemicka i bardzo wymierzona w taki sposób. Gro tych edyktów, które pojawią się za czasów panowania Konstantyna Wielkiego, a jeszcze bardziej później jego następcy Konstancjusza II, gro tych edyktów będzie wymierzonych w Żydów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie postrzegani byli jako ci, którzy są grupą, która właśnie tych chrześcijan prześladuje i nie pozwala im na swobodny rozwój. Ta polityka tolerancji po 324 roku, czyli w tym momencie przejęcia jednowładztwa, przeradza się w taką politykę otwartej protekcji wobec Kościoła katolickiego. Jak to wyglądało? Przede wszystkim cesarz obrócił się przeciwko kultom pogańskim. Zakaz publicznego składania ofiar. Ale ja tutaj Państwu od razu połączę to z opowieścią o tym, w jaki sposób pojawiła się Bazylika Grobu Pańskiego. Otóż tam, gdzie odkryto grób pański, ja w tej chwili nie pamiętam, ale to był jeden z diakonów, którzy byli bardzo blisko związani z dworem cesarskim. Okazało się, że, bo Państwo pamiętają, że Jerozolima została zburzona. I tam właśnie w tym miejscu wprowadzono całkowicie kult pogański. I w miejscu, gdzie odkryto grób pański, znajdowała się świątynia Afrodyty. I tutaj właśnie Konstantyn Wielki pierwsze, co wprowadza, to burzenie właśnie takich miejsc kultu pogańskiego i budowanie w tym miejscu właśnie świątyń chrześcijańskich. I proszę Państwa, pojawiają się największe, do dziś najbardziej chyba znane miejsca Ziemi Świętej. Mianowicie Bazylika Grobu Pańskiego, która w czasach Konstantyna Wielkiego, uwaga, nazywała się Bazyliką Zmartwychwstania Pańskiego. To jest też dość ważny akcent, dlatego że był to kult życia, a nie kult śmierci. Tak. Tak samo Bazylika Narodzenia Pańskiego. Bazylika na Górze Oliwnej, w Mamre, tam gdzie miejsce związane z Abrahamem. Wreszcie nad grobem świętego Piotra w Watykanie rozpoczęto budowę tej starożytnej bazyliki świętego Piotra. To, co Państwu pokazuję na ilustracji, to jest taka rekonstrukcja tej najbardziej pierwotnej wersji bazyliki świętego Piotra w Watykanie. Natomiast to, co Państwu chcę powiedzieć, to tylko to, że Państwo widzieli, że w ogóle bazyliki rzymskie to były miejsca handlu rzymskiego. I w tej pierwszej wersji, kiedy zezwolono na kult publiczny chrześcijanom, to oni po prostu wychodzili z katakumb i
po prostu pozwolono im przystosować właśnie te miejsca handlu rzymskiego, w ogóle spotkań publicznych Rzymian, pozwolono im przystosować do kultu religijnego i stąd właśnie te pierwsze świątynie rzymskie później też będą nosiły nazwę bazyliki. Oraz, proszę Państwa, bazylika na Lateranie, która powstała jako siedziba papieża, od razu była siedzibą papieża jako biskupa Rzymu. I też, proszę Państwa, ja się tutaj spotkałam z takimi wypowiedziami, że ten moment, w którym papież zasiada na stolicy w Lateranie, dziś jest traktowany jako niezwykle symboliczny i oznacza, że papież przeszedł na pozycję kultu państwowego. Ja Państwu mówię, jak to dzisiaj jest w takim antagonistycznym ujęciu przedstawiane. Muszę Państwu powiedzieć, że poświęciłam całkiem sporo czasu na odnalezienie, gdzie papież mieszkał, w sensie domu, miejsca, łóżka, stołu, zanim właśnie Konstantyn Wielki ofiarował mu pałac przy bazylice na Lateranie. W ogóle nie znalazłam takiej wiadomości. Przypuszczam, że był to gdzieś jakiś zwykły dom, pewnie w momencie, bo tutaj mamy rok pomiędzy 313, czyli po edycie tolerancyjnym, do powiedzmy sobie tej trzeciej dekady IV wieku, więc dosłownie kilkanaście lat, w których po prostu pewnie papież przemieszkiwał w tej gminie rzymskiej. No i proszę Państwa, z mojego punktu widzenia, jeśli był głową kościoła, no to krótko i treściwie powinien był mieć stałe miejsce, w którym po pierwsze będzie sprawował także sądy kościelne. To jest, proszę Państwa, także moment, w którym kościół jako już instytucja oficjalna, przechodząca także pewną ewolucję struktury, potrzebuje sprawować normalne funkcje kościelne. Jednym słowem, papież potrzebuje mieć konkretną siedzibę. Jednym słowem, jak apologeta mówi, nie widzę nic złego w tym, że papież zasiadł na Lateranie, ale możemy dyskutować. No i wreszcie, proszę Państwa, początek budowy Hagia Sofia. Hagię Sofię, budowę Świątyni Mądrości zakończył dopiero Justynian. To trwało wiele lat, ona była wielokrotnie przebudowywana. Wspieranie kultu Krzyża Pańskiego przez Świętą Helenę. Święta Helena jako matka Konstantyna Wielkiego, też takie słowo tylko powiem Państwu, że ona, ponieważ była z nieprawego łoża, była kiedy ojciec Konstantyna został Cezarem, no to po prostu odsunął ją, ożenił się z kobietą wysokiego urodzenia. No i Helena praktycznie większość swojego życia, aż do czasu, kiedy została tutaj przez Konstantyna tak do tego życia publicznego przywrócona, praktycznie spędziła w cieniu życia właśnie publicznego. Ją uważa się za odkrywczynię Krzyża Pańskiego. Nie będę Państwu opowiadała tej legendy, można sobie ją odnaleźć. Ale to właśnie to są czasy, kiedy ten Krzyż Pański rozpoczyna taki pochód przez dzieje chrześcijaństwa. No i właśnie to, co Państwu wspomniałam, Konstantyn Wielki także zezwala duchowieństwu na sprawowanie własnego sądownictwa. I tutaj, proszę Państwa, to też nie ma nic wspólnego z wchodzeniem państwa w te sprawy. To, na co zezwolił Konstantyn Wielki, to na to, że państwo uznawało wyroki sądów biskupich, tak zwane privilegium fori. Ja Państwu, którzy troszkę się może znają więcej na historii, powiem tylko, że o ten przywilej, tak zwany privilegium fori, czyli o to, żeby sądy państwowe uznawały wyroki sądów biskupich, na przykład w obrębie prawa majątkowego, czy w obrębie nawet prawa karnego, to co się działo wewnątrz Kościoła, o to, proszę Państwa, Kościół będzie walczył prawie że na śmierć i życie, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię Grzegorza VII, będzie walczył w XII i XIII wieku. Czyli ten przywilej, który tutaj funkcjonuje dzięki przychylności Konstantyna Wielkiego, w średniowieczu zaniknie, państwo zdominuje Kościół na tyle, że trzeba będzie dopiero do tego przywileju później, jakby o jego przywrócenie walczyć w okresie dojrzałych wieków średnich.
prawo duchownych do sporządzenia testamentów i dziedziczenia. No, z mojego punktu widzenia, proszę Państwa, to jest jak prawo każdego człowieka. No, można sporządzić testament i można, można swój majątek przekazywać dalej. Chodziło po prostu o to, żeby państwo nie zabierało majątków Kościołowi, o co zresztą w średniowieczu będzie znowuż walka. I teraz, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tej polityce takiej już, w której państwo zaczyna coraz bardziej ingerować w sprawy Kościoła, to o co może chodzić tutaj właśnie antagonistom Konstantyna? Może chodzić może bardziej o to, że ten Kościół nabiera takiego obrazu instytucji, która jest coraz bardziej okrzepła. Która, o na przykład, to co może dla Państwa będzie ciekawostką, może Państwo to wiedzą. Struktury Kościoła zaczynają respektować podział administracyjny imperium. Na przykład, proszę Państwa, nazwa diecezja to jest nazwa podziału cesarstwa na poszczególne, no właśnie, części nazywane diecezjami. I to dopiero w tych czasach, w których jesteśmy, czyli mniej więcej lata 30, 40 do końca wieku IV, taka struktura jak diecezja kształtuje się na tyle, zaczyna nabierać takiego kształtu, że w ogóle mówimy o trwałych strukturach diecezjalnych. Konstantynopol staje się tak zwanym Nowym Rzymem, czyli staje się siedzibą prowincji wschodniej, bo jeżeli mówimy tutaj o kościele, to raczej mamy na myśli prowincję. Kościół dzieli się na prowincję. Ja za chwilkę do tego jeszcze wrócę. Natomiast to, co uczynił Konstantyn, to wraz z rozbudową tego miasta, portu Bizancjum i uczynienia z niego drugiej siedziby po Rzymie ważnej w kościele, czyli nazywając go Nowym Rzymem, spowodował, że ten akcent w kościele jest przeniesiony w sposób oficjalny na wschód. Czyli nie chodzi już nawet nie tyle o tą mniejszą liczebność Kościoła Zachodniego, tylko o to, że wszystkie oficjalne struktury i wszystko, co dzieje się najważniejszego w Kościele w IV wieku, będzie się działo na wschodzie. Wynika to właśnie z bliskiej współpracy cesarza z patriarchą Konstantynopola. Chrześcijanie obejmują najwyższe urzędy państwowe, a to dlatego, że cieszą się wysokim zaufaniem cesarza. Biskupi są wprowadzani na urzędy świeckie. Symbole chrześcijańskie pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na przykład od 321 roku nie ma już ich na monetach. Pojawiają się na tarczach, na sztandarach wojskowych. I tutaj oczywiście, proszę Państwa, wszyscy antagoniści wysuwają, jak Państwo sobie gdzieś tam w internet wejdą i poczytają takie bardzo sloganowe wypowiedzi, to znajdą Państwo to słynne Gott mit uns, prawda, które tam Wehrmacht sobie podobno, bo niektórzy mówią, że gdzieś tam sobie wypisywał. Pojęcia chrześcijańskie są obecne w prawodawstwie cesarskim, czyli cesarz, budując swoje edykty, chętnie odwołuje się do pojęć chrześcijańskich. Ale jakie, proszę Państwa, są pojęcia? Miłosierdzie, miłość, cnota, czyli wszystko to, co cesarz uważał, że jest zdolne przebudować życie społeczne i po prostu doprowadzić do stabilizacji społecznej w cesarstwie. Po 314 wieku cesarz jest inspiratorem wiary. I muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście poczytałam sobie kilka listów cesarza Konstantyna Wielkiego i one, proszę Państwa, się naprawdę niewiele różnią od listów biskupich w późniejszym okresie. To znaczy cesarz nawołuje właśnie do miłości Bożej, do właśnie pielęgnowania cnót, do wzajemnej miłości. To są takie pojęcia, którymi się Konstantyn Wielki posługuje. Proszę Państwa, uwaga, a wcale był nieochrzczony. Konstantyn Wielki kazał się ochrzcić, w ogóle marzył o tym, że ochrzci się w wodach Jordanu, ale kiedy zachorował śmiertelnie, ochrzcił się dopiero na łożu śmierci i to z rąk biskupa ariańskiego. I cesarz, proszę Państwa, czasami określa się jako biskup. Ale, proszę Państwa, kto to był biskup? Jak Państwo sobie przypomną nasze spotkanie, pozwolę sobie do niego nawiązać sprzed kilku tygodni. Biskup to w języku greckim nie mniej, nie więcej, tylko namiestnik. Ktoś, kto stoi na czele właśnie społeczności, na czele gminy. I to, że tutaj to pojęcie biskup
ma już charakter bardziej kościelny niż świecki, chociaż jest pojęciem greckim, to wcale nas nie uprawnia do tego, żebyśmy oceniali Konstantyna jako tego, który się postrzega jako biskupa, czyli zwierzchnika kościelnego. Owszem, uważał siebie za decydujący taki czynnik mediacyjny, czyli uważał, że on jest tym zwornikiem, który jest, jako właśnie Pontifex Maximus, który jest odpowiedzialny za ten pokój wewnątrz cesarstwa, więc jeżeli dochodzi do sporów, kłótni, a w tym czasie, proszę Państwa, biskupi to jest, no naprawdę, jak Państwo by sobie poczytali Sokratesa Scholastyka, to jest kontynuator właśnie Eusebiusza z Cezarei, o którym Państwu opowiadałam w ostatnim spotkaniu. Biskupi to jest proszę Państwa, no jakbyśmy sobie wzięli takie przedszkole, które się spotyka po to, żeby po prostu się gdzieś tam natłuc i pokłócić, to jest mniej więcej taki obraz. I proszę Państwa, w tym czasie biskupi to nie są zwierzchnicy dużych terytoriów. Raczej byśmy powiedzieli, to są tacy proboszczowie, czyli w związku z tym na przykład, jeżeli mówimy o Afryce, to mamy powiedzmy sobie 60-70 biskupów, a w Galii mamy na przykład dwóch. To tylko tak Państwu pokazuje po prostu skalę właśnie, kim był biskup. Tak. No i pogrzeb cesarza, kiedy cesarz, proszę Państwa, umiera, ma charakter uroczystości zarówno państwowo-religijnej. To znaczy on jest chowany jako obrońca wiary, jako wybraniec bogów, ale główną grupą, która ten pogrzeb urządza, to jest, proszę Państwa, armia. To jest w dalszym ciągu armia, to są żołnierze, którzy biją właśnie w tarcze, oni niosą mary królewskie i oczywiście każe się pochować w kościele apostołów w Konstantynopolu, ale jest, i to ma charakter uroczystości religijnej, ale nie jest to, proszę Państwa, on w żaden sposób nie, proszę zobaczyć, w porównaniu z cesarzami tymi pogańskimi, nigdzie nie kazał siebie uważać za Boga. Nigdzie nie kazał o sobie mówić, że nie wiem, jest świętym bez grzechu, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Natomiast ta jego polityka właśnie protekcji no, powodowała, że gdzieś to państwo mogło się właśnie do takich aktów uciekać. Teraz, proszę Państwa, wspomniałam o tym, że cesarz właśnie był tym czynnikiem mediacyjnym. No już nie będę Państwu tutaj wielkich szczegółów mówiła, bo obiecałam, że będę się pilnowała, ale to między innymi cesarzowi zawdzięczamy to, że wreszcie właśnie spór wokół daty Wielkanocy został rozstrzygnięty w taki sposób, żeby, uwaga, proszę Państwa, nie było obchodzone na sposób żydowski. To, co Państwu mówiłam na początku, że Konstantyn Wielki był bardzo antysemicki. I to właśnie przesądziło, że data Wielkanocy była obchodzona na sposób łaciński, czyli tak jak my ją dzisiaj obchodzimy, czyli nie 14 miesiąca Nisan, tylko obchodzimy po pierwszej pełni wiosennej. Konstantyn Wielki w momencie, kiedy ktoś został uznany heretykiem, musiał zwracać majątek na rzecz kościoła katolickiego. Oto, to było jakby staraniem Konstantyna, czyli państwa. I wreszcie, proszę Państwa, jemu Kościół niejako jemu zawdzięcza zwołanie pierwszego soboru, tak zwanego ekumenicznego soboru w Nicei. To nie jest Nicea we Francji, to jest Nicea w Turcji, który, i to jest od razu też Państwa skieruje, że to jest jeden z tych momentów, które nam najbardziej zarzucają świadkowie Jehowy. Nie wiem, czy Państwu kiedykolwiek zdarzyło się rozmawiać ze świadkami Jehowy. Otóż oni uważają, że to przez Konstantyna Wielkiego, który zwołał sobór w Nicei i kazał ojcom soborowym przyjąć credo, wyznanie wiary, mamy wiarę w Trójcę Świętą. Nic bardziej mylnego. Tutaj oczywiście ten sobór był faktycznie efektem konfliktu pomiędzy biskupem Ariuszem, biskupem Aleksandrii, który wysunął taką, ja Państwa nie chcę tutaj naprawdę w to wprowadzać, bo nie jestem teologiem,
ale chodziło po prostu o naturę boską Chrystusa. I Ariusz po prostu uważał, że Chrystus nie był Bogiem, tylko, znaczy był rodzajem Boga, tylko Boga niższego, takim, który pochodził od Boga Ojca i tak dalej, nie będę się w to wdawała. Ale te konflikty, zwłaszcza pomiędzy Ariuszem a biskupem, w tym momencie jeszcze Atanazy nie jest biskupem, tylko jest diakonem, ten potężny konflikt spowodował, że się Kościół po prostu podzielił. No i właśnie to dążenie Konstantyna do uspokojenia sytuacji spowodowało zwołanie Soboru w Nicei. Proszę Państwa, Konstantyn nigdy tych obrad nie prowadził. Owszem, w jego hagiografii mamy takie wyrażenie, że zasiadł w centrum i wygłosił mowę otwierającą. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że w tym czasie, to jest w ogóle pierwszy tak zwany sobór ekumeniczny, w tym czasie w ogóle formuła soboru nie jest jeszcze wypracowana. Na tym soborze nie ma papieża, to też czasami się jako zarzut przeciwko temu soborowi wyciąga, ale to dlatego, że papież był chory, ponieważ jego obecność była wymagana, wydelegował na sobór swoich przedstawicieli. Tutaj oprócz tego, że zostało ogłoszone credo, które dzisiaj niezmiennie w Kościele wyznajemy, no to także pojawiły się różne postanowienia dyscyplinarne, o których czasami zapominamy. Takie na przykład jak, że kandydatem na duchownego musiała być tylko osoba ochrzczona, że taki kandydat musiał odbyć odpowiednią formację. Do tej pory to było tak, że świeckiego można było wyciągnąć za kołnierz, bo księża byli, w tamtym czasie ksiądz i biskup to samo, więc najczęściej wyciągani po prostu za kołnierz i chrzczeni od razu czynieni kapłanami. Natomiast tutaj jest konieczna dyspozycja fizyczna. Między innymi z tych czasów, proszę Państwa, pochodzi zapis, że kapłan nie może być kastratem i nie może mieć uszczerbku fizycznego. Regulacje w sprawie dyscypliny duchowieństwa, czyli nie wolno im mieszkać z kobietami, nie wolno im przemieszczać się pomiędzy diecezjami, potępiono lichwę duchowieństwa, nakazano biskupom cykliczne zwoływanie synodów w poszczególnych prowincjach i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się tutaj jakby rozwijała na ten temat. W każdym bądź razie to jest sobór niezwykle doniosły, mający ogromne znaczenie. I no, myślę, że tutaj wszelkie zarzuty względem Konstantyna, jeżeli się pojawiają, to akurat w tym wypadku są nieprawdę. Oczywiście, jeżeli mamy do Konstantyna, jeżeli te Konstantyna się zaczyna przedstawiać jako osobę, która gdzieś tam ingerowała w sprawy Kościoła, to od razu wyciągamy sprawę świętego Atanazego. I rzeczywiście święty Atanazy jest pierwszym biskupem, który otwarcie popadł w konflikt z Konstantynem. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec panowania Konstantyn Wielki znalazł się właśnie pod wpływem tej herezji ariańskiej, głównie pod wpływem żony swojego syna, nie będę tutaj Państwa w to wprowadzała. I to właśnie, ponieważ Atanazy oficjalnie wypowiedział się, że urząd cesarski nie służy do rozstrzygania spraw religijnych, no to został wygnany. W 335 roku nastąpiło wygnanie Atanazego, w tym momencie już oficjalne otwarcie tego konfliktu. I ten konflikt właśnie ariański będzie, proszę Państwa, ciągnął się przez najbliższe kilkadziesiąt lat. W 337 roku Konstantyn umrze, właśnie ochrzczony przez ariańskiego biskupa. Święty Atanazy udaje się na wygnanie. I to jest, proszę Państwa, niezwykle ciekawy epizod w dziejach Kościoła, ponieważ on pokazuje, że chociaż cały czas, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja cały czas mówiłam o Kościele Wschodnim. Wszystko to, co mówiłam, działo się na Wschodzie. Tutaj Atanazy udaje się do prowincji zachodnich, właściwie do jednej prowincji zachodniej, bo Europa była jedną wielką prowincją, składającą się praktycznie z enklaw w Galii, Hiszpanii, no i w Italii. I tutaj, proszę Państwa, on odbywając tę podróż, dzięki temu, że Atanazy został wygnany i z tego okresu pochodzą jego listy, to nagle nam się objawia cały obraz Kościoła Zachodniego, który żyje pełną wolnością. To jest niejako takie wolne płuco Kościoła. Na przykład papież Juliusz I
jest pierwszym, a proszę zobaczyć, to są 40 lata IV wieku, formułuje po raz pierwszy myśl, zgodnie z którą Kościół jest instytucją, która ma za zadanie bronić wolności sumień. To jest bardzo ważny akcent z mojego punktu widzenia. Jednym słowem, cała ta polityka protekcji, nawet jeżeli była, nie była w stanie stłumić właśnie, nie była w stanie stłumić tego, co w Kościele było najistotniejsze, czyli tego poczucia wolności. Te dzieje Atanazego są niezwykle zmienne. Proszę zobaczyć, w 358 roku ma miejsce taki strasznie haniebny synod w Ariminum, który na polecenie cesarza dokonuje potępienia Atanazego i przyjmuje naukę ariańską jako obowiązującą w Kościele. Później uczestnicy tego synodu będą się kajali, bili się w piersi, ile tylko wlezie, dlatego że w latach 60. ta herezja zostanie raz na zawsze potępiona i nagle okaże się, że biskupi, którzy potępili Atanazego, którzy wrócą do Kościoła katolickiego, znowuż zaczną Atanazego prześladować tylko dlatego, że on przez cały czas był człowiekiem nieugiętym. Co to pokazuje, proszę Państwa, że w Kościele jak zawsze mamy do czynienia z osobistymi, różnymi animozjami. Z jednej strony mamy do czynienia z procesem historycznym, a z drugiej strony mamy do czynienia ze zwykłą słabością ludzką. Może ja sobie ten Pax Ecclesiae już pominę, natomiast chcę Państwu pokazać, jaki był ten Kościół pokonstantyński, o czym my w ogóle mówimy. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim, jeżeli mówimy o Kościele pokonstantyńskim, żeby Państwo jakby teraz umieli sobie sami w głowie, jeśli się spotkają z tym pojęciem właśnie jako takim, który jest negatywne, który jest, jeżeli dzisiaj gdzieś mówimy o Kościele pokonstantyńskim, to mamy na myśli Kościół uzależniony od państwa. A proszę Państwa, jaki był ten Kościół, który nam został po IV wieku? Przede wszystkim to jest Kościół, który ma już wypracowaną pełną świadomość tego, że stoi na straży nauczania apostołów, czyli po pokonaniu tego kryzysu ariańskiego, Kościół jest Kościołem katolickim. To jest moment, kiedy po raz pierwszy mamy do czynienia z pojęciem katolicki. Katolicki, czyli taki, który wyklucza herezję. Mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem liczebnym Kościoła. Za chwilę Państwu pokażę małą mapę. Jednocześnie w dalszym ciągu oczywiście ta przewaga ilościowa jest z przesunięciem na wschód. I tutaj na wschodzie mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy żyją w miastach. Chrześcijaństwo jest religią miast, co ma bardzo duże znaczenie, dlatego że na wschodzie to są chrześcijanie są ludźmi wykształconymi, takimi, którzy są przygotowani do tych wszystkich dyskusji teologicznych, o których przed chwilką mówiłam. Natomiast na zachodzie chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem raczej takim rozsianym w niewielkich enklawach, to są często jakieś monastyry, jakieś po prostu właśnie niewielkie enklawy wiejskie, żyjące no możemy sobie tak kolokwialnie je wyrazić, jako pewnego rodzaju odcięte od świata. Mamy do czynienia z kilkoma prowincjami. Rzym, który stoi na czele Europy. Prowincja, która, i to jest określone, proszę Państwa, dopiero w 381 roku, więc to się bardzo powoli kształtuje. Aleksandria, która stoi na czele Egiptu i Cyrenajki, Antiochia, która stoi na czele prowincji wschód, Jerozolima, proszę zobaczyć, która nie stoi na czele żadnej prowincji, tylko ponieważ tutaj Konstantyn Wielki dowartościowywał tą Ziemię Świętą, więc Jerozolimie przywrócił status właśnie no, ważnego ośrodka kościelnego, ale praktycznie bez większego przypisanego obszaru, któremu ta Jerozolima przewodzi, i Konstantynopol, który stoi na czele Tracji. I teraz, proszę Państwa, czy to jest pentarchia? Nie, to nie jest pentarchia. Ja wiem, że znowu w internecie różnych rzeczy można się na to nie jest, proszę Państwa, pentarchia. Dlaczego? Dlatego, że ten Kościół ma pełną świadomość prymatu biskupa Rzymu. I jakbyśmy na to nie spojrzeli, wszystkie dokumenty, nawet cesarz, który walczy z... ci cesarze, którzy byli protagonistami herezji ariańskiej, to nawet oni wiedzą, że muszą się liczyć z biskupem Rzymu i jeżeli prześladowali, to zaczynali biskupa Rzymu i jeżeli próbowali przekonać do swoich racji, to zaczynali biskupa Rzymu. Po prostu ten prymat Rzymu jest
no, taką istotą właśnie tego, że tutaj nie możemy mówić o pentarchii. Mówimy o kościele, którego soczewką jest Rzym i wokół którego właśnie mamy do czynienia z rozrostem struktur. I to są właśnie te jednostki, o których mówiłam, które nazywamy diecezjami. Niektóre diecezje powołują wikariaty. I znowuż, proszę Państwa, wikariusz. Wikariusz to jest pojęcie rzymskie. Wikariusz to jest zwierzchnik grupy, która zajmuje się konkretnymi zadaniami wyznaczonymi przez cesarza, czy też przez państwo. I tutaj Kościół to pojęcie sobie adoptuje i dzieląc diecezję, stawia na czele tych diecezji wikariuszy. Mamy biskupów, właśnie biskupi są wybierani drogą elekcji, ale w tym czasie nie wolno już sobie wybrać biskupa kimkolwiek i sobie go mianować, tylko do jego wyświęcenia potrzeba trzech innych biskupów i musi być przy wyświęceniu obecny już metropolita. Czyli mamy do czynienia z taką coraz bardziej zacieśniającą się centralizacją Kościoła i taką świadomością tego, że Kościół po prostu musi kontrolować to, co dzieje się wewnątrz niego, dlatego że staje się Kościołem właśnie powszechnym, coraz bardziej się rozszerza. Mamy udział synodu w kształtowaniu praw diecezji i sobór jako instytucja ekumeniczna. Jak to, proszę Państwa, rozróżniano? Bo to jest właśnie moment, kiedy zaczyna się rozróżniać sobór od synodu. To a propos współczesnego synodu. Sobór, na czele soboru musiał stać papież. To taka najbardziej widzialna różnica pomiędzy soborem a synodem. Natomiast jeżeli mieliśmy do czynienia z prawem lokalnym, które przede wszystkim było także przemijalne, to znaczy tutaj, jeżeli synod sobie ustalił jakieś zasady dyscyplinarne, a papież na przykład się im sprzeciwił, czyli one nie były zatwierdzone przez głowę Kościoła, to można było prawa takiego synodu nie uznawać. Skąd to się wzięło? Ano dlatego, że te synody uchwalały prawa przeciwko sobie również. Dlatego, że byli biskupi ariańscy, a to byli biskupi katoliccy. Jak Państwo przed chwilką widzieli na przykładzie Atanazego, no po prostu synodów było całe mnóstwo i można się było w nich pogubić. W związku z tym ustalono, że prawo synodu obowiązuje tam, gdzie będzie zatwierdzone przez głowę Kościoła, przez papieża. Wreszcie, proszę Państwa, powstanie podstaw prawa kanonicznego. I dlaczego tutaj mamy do czynienia, dlaczego mówimy o epoce konstantyńskiej? Dlatego, że to prawo kanoniczne jest prawem, w którego skład wchodzą jakby dwa elementy. Z jednej strony jest to prawo państwowe. Dlaczego? Bo mamy uznanie majątku, to co mówiłam, majątku osób duchownych, sądów biskupich i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy wewnętrzne statuty dyscyplinarne, za które odpowiada papież jako kustosz tego prawa wewnątrzkościelnego. Stąd prawo kanoniczne, proszę Państwa, nie da się prawa kanonicznego w tym okresie wyłączyć całkowicie z państwa, jak też nie da się statutów kościelnych tak zbudować, żeby one zupełnie obchodziły prawo państwowe. To był węzeł, który w tamtym czasie było zupełnie normalne, że on tak funkcjonuje. To jest także okres, kiedy zostały sformułowane główne dogmaty chrystologiczne. Też nie chcę tutaj w to wnikać. I mamy powstanie kultury chrześcijańskiej, która kończy nam tę epokę starożytną i wreszcie właśnie powstanie ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej. Jak Państwo wiedzą, w średniowieczu Ziemia Święta będzie tym, co chrześcijanie na nowo odkryją, dlatego że centrum życia średniowiecznego toczyło się w Rzymie. I dopiero odkrycie tego, że grób pański jest zagrożony i że nie można o niego dbać, z kolei w średniowieczu wyzwoli nam całą falę krucjat, o której też kiedyś chciałabym z Państwem porozmawiać, ale to w przyszłości. I to jest właśnie, proszę Państwa, ta mapa, którą chciałam Państwu pokazać jako właśnie mapę rozwoju chrześcijaństwa. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, w momencie, kiedy Konstantyn Wielki obejmował swoje rządy, znaczy tutaj ten fioletowy kolor to jest 185 rok, więc Konstantyn Wielki to będą jeszcze takie niewielkie enklawy tutaj w Galii, w Hiszpanii. Niewiele więcej. Natomiast w momencie, kiedy Konstantyn Wielki kończy swoje panowanie,
to jest cały ten obszar właśnie Morza Śródziemnego, cały właśnie ten świat śródziemnomorski. I teraz, proszę Państwa, to jest całkowity, jakby, ja jeszcze sobie pokażę, przygotowałam takie krótkie postscriptum, naprawdę bardzo krótkie. Mianowicie, tak zwana donacja Konstantyna, bo to jest dokument, który też właśnie najczęściej się wyciąga jako taki pokaz właśnie, że tutaj Konstantyn Wielki jest tym, który tak, dał papieżowi tak zwane patrocinium świętego Piotra, czyli ustanowił państwo kościelne. Proszę zobaczyć, tutaj mamy pokazanego Konstantyna, który klęczy przed papieżem. Ale teraz, proszę Państwa, to jest po pierwsze, donacja Konstantyna jest sfałszowanym dokumentem, czyli nie było czegoś takiego jak dekret Konstantyna, ale uwaga, proszę Państwa, jak się wczytać w te sprawy, to okazuje się, że to jest fałszerstwo prawdopodobnie z końca starożytności, więc nie aż tak bardzo odległe od Konstantyna. Co ono mówi? Cesarz uznaje prymat papieża, nadaje mu prawo honoru równego z honorem cesarskim, ofiarowuje mu bazylikę na Lateranie, czyli to, do czego odwołują się oskarżyciele kościoła, który współpracuje z państwem, i wreszcie nadaje mu prowincje zachodnie. Ale proszę Państwa, okazuje się, jak się w ten temat pozwoliłam sobie wczytać, okazuje się, proszę Państwa, że chociaż te mozaiki, które pochodzą tutaj z bazyliki koronatów, to są XIII-wieczne bazyliki, okazuje się, proszę Państwa, że i one powstały na bazie właśnie tej walki, o której wspominałam Państwu, walki Kościoła o wyzwolenie się spod władzy państwa średniowiecznego. Okazuje się, proszę Państwa, że Kościół wbrew pozorom nie odwoływał się tak bardzo chętnie do tej donacji. Ona się gdzieś tam faktycznie przewijała w różnych takich sporach pomiędzy państwem a Kościołem w średniowieczu, ale okazuje się, że nie było to takie częste. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj papież, że papież musiałby uznać, że to cesarz nadał mu prymat, że to cesarz nadał mu honory równe sobie. Mało tego, że to od cesarza zależała władza papieża w owej prowincji zachodniej, bo cesarz jakoby zostawiał dla siebie prowincję wschodnią. I okazuje się, proszę Państwa, że chociaż był to dokument w XII i XIII wieku dość popularny, to jednak najbardziej znakomici kanoniści tego okresu i tak nie lubili się do niego odwoływać wprost. Czyli obchodzono go raczej właśnie w postaci tych mozaik, które Państwo tutaj pokazuje, czyli interpretowano go w taki sposób, żeby to było na korzyść papieża, bo uważano, że sam dokument mógłby Kościołowi wyrządzić więcej szkody niż korzyści. Dlaczego traktuję to jako postscriptum? Żeby Państwu pokazać, że tą osobą Konstantyna manipulowali już kanoniści, którzy żyli zaraz po Konstantynie Wielkim, którzy żyli już na przełomie starożytności i średniowiecza. Potem manipulowali nim ci, którzy żyli w X-XI wieku, czyli tym, którym zależało na zniewoleniu Kościoła, a potem ci, którzy z kolei walczyli o wyzwolenie Kościoła w średniowieczu, nazwijmy to sobie bardzo już tak kolokwialnie, żeby Państwa wprowadzić w dyskusję, z tych szponów zależności od państwa. To by było na tyle. Przerywam sobie, żeby już się więcej nie, żeby już więcej nie mówić. Mówiłam 45 minut z tym poślizgiem na początku. Ale myślę, że będzie jeszcze możliwość teraz znowu porozmawiania. Teraz już może tak. Proszę bardzo, udzielam Państwu głosu, że Państwa coś zafrapowało, że Państwo mają jakieś pytania. To proszę, bardzo proszę, proszę. Takie małe uzupełnienie. Ja troszkę studiuję historię chrześcijaństwa. Dorożkowski profesor wydał dwutomowe dzieło na temat różnych, można powiedzieć, aspektów chrześcijaństwa. I tak w uzupełnieniu pomniejszona rola przez panią wykładowczyni, rola matki, czyli świętej Heleny. Bo to też warto sobie przypomnieć, przynajmniej cytuję tutaj Roszkowskiego profesora, że oddalona została przez Konstantyniusza, czyli męża pierwotnego Heleny. To był 284 rok, czyli Konstantyn miał wtedy lat 10. I od tego czasu, aż
potem następowały czasowe, nawet kilkunastoletnie przerwy. On był cały czas matką, która była rzeczywiście chrześcijanką nieprzeciętną. I ona potem, jak to się odbyła podróż, już mając 70 parę lat, bo ona żyła 80, a on troszkę mniej, 60, chyba 7. Odbyła tą podróż do Jerozolimy i znalazła te różne miejsca, krzyże, które były przebywane poza grobem pańskim. I jej wpływ był nieprzecięty. Oczywiście być może historycy kościoła zmniejszają tą wolę, bo kobiety zupełnie inaczej były traktowane. Mężczyzna był właścicielem wszystkiego, jak zdecydował się wybrać, to wybierał, a jak zdecydował się oddalić, to też oddawał, prawda? Takie były wolę. Takie były zmiany. Nie, ale to jest także też podkreślił. To jest też nieprawda. Proszę? To jest też nieprawda. To, mówisz, to jest też nieprawda. Kobiety na przykład miały prawo dziedziczenia. Tak, tak. Co było prawa później, rzymskie, one były, do czego później dochodziło prawo drugie. Także ten wpływ mamy, czyli matki świętej Heleny, też był nieprzecięty na ukształtowanie. Prawda? Bo w tym czasie ojciec Konstancytius robił zupełnie co innego. Imperium rzymskie było podzielone, ciągle walczyło. Jeszcze warto przypomnieć, jak się poznali rodzice, kiedy ten wracał, Konstantynius z okolic Persji, w tej oberży się kilka razy zatrzymywał z powodu tego wdzięku albo działania tej młodej kobiety, która była rzeczywiście nieprzeciętna. Także podkreślmy uzupełniająco, opierając się na profesorze Roszkowskim, który no, też kopał przez 50 lat historię chrześcijaństwa, tak bym to powiedział, czyli nie tak szeroko, bo jeszcze o Arianach też tam pisze, o innych odmianach. Także to był ten jeden uzupełniająca historia, a druga to to, co pani właśnie tak podkreśliła, tą rolę początku tego Rzymu II, czyli można powiedzieć po Bizancjum greckim powstaje to zarzewie Konstantynopola. Także to był wielki wkład jegoż, bo potem były okresy bardzo, bardzo różne i te wahania były różne. Ale rola papieża rzeczywiście wtedy, za czasów jegoż, Konstantyna, wyrosła i można powiedzieć utrwalała się, zakorzeniła się tak zdecydowanie. To takie małe uzupełnienie, opierając się na profesorze Roszkowskim, który napisał wielką rzecz i myślę, że tu jest szansa dla nas współczesnych, żeby korzystać z tych, można powiedzieć, korzeni, a jednocześnie nie tworzyć czegoś zupełnie od podstaw. Bo mamy potężne korzenie, z tego trzeba korzystać. A tutaj te nieporozumienia piszących, wspominających, opierających się na różnych historiach są różne. Są tam też różni ludzie, którzy rejestrowali te rzeczy, też one były przekazywane niejako z ust do ust, nie zawsze opierały się na dokumentach papierowych, pisanych. To takie uzupełnienie. A mnie zastanawia jedno, chciałam się tutaj dopytać. Wspomniała pani doktor o tym kościele wolnym, bardziej na zachód. Czy ta wolność polega na tym właśnie, że tam nie było tego zwierzchnika, biskupa w postaci tutaj cesarza? Czy nie było tam swego rodzaju właśnie zniewolenia? Znaczy to może wynikać po prostu z tego, że cesarz też, te prowincje może były bardziej odległe. Tam nie było tych konfliktów takich potężnych. I no może to jest też to, co pan mówi, czyli jakby cesarz też wiele rzeczy cedował na papieża, jego traktował jako tego, któremu ufał, że to się, ale ja myślę, że też wszystkim nie doceniał siły biskupów, którzy tam już wyrastali. Bo to są też później, to jest późniejszy okres, na przykład świętego Ambrożego, święty Ambroży, który pociągnął tę walkę z arianizmem. Gdybym miała, nie zastanawiałam się prawdę powiedziawszy bezpośrednio nad tym problemem, myślę, że cesarz po prostu nie doceniał, wydawało mu się, że ma największe osobowości zgromadzone wokół siebie i on tutaj panuje nad tym, a tam nie doceniał właśnie tych osobowości, które zaczynały wyrastać, a one, ponieważ były z dala od cesarza, to miały na tyle siły, żeby mu powiedzieć nie. I wręcz właśnie późniejszy ten biskup Mediolanu Ambroży, który wprost w dyskusji z Konstancjuszem II, właśnie następcą Konstantyna, mówi, w dyskusjach z nim mówi mu, jako biskup będę mówił, a ty jako cesarz milcz.
bo w tych sprawach nie masz nic, nie masz do powiedzenia, bo ja mówię jako biskup. Czyli to w tym momencie nastąpiło takie rozróżnienie potężne, nie? To jest to, co ja mówiłam, że jeżeli Konstantyn mówił o sobie biskup i to było tolerowane, to pewnie dlatego, że ta kompetencja biskupa tylko jako osoby kościelnej nie była jeszcze wykształcona, bo już właśnie Ambroży wyraźnie mówię, jako biskup mówię, a ty jako cesarz milcz, więc to już było bardziej takie wyodrębnione. No ja tutaj właśnie pominęłam ten slajd z cesarzami, którzy właśnie wprost walczyli właśnie z biskupami katolickimi w imię herezji ariańskiej. I też, proszę Państwa, kiedy zastanawiałam się nad tym problemem, bo ja właściwie jestem bardziej historykiem średniowiecza, chociaż już z tego średniowiecza dawno wyszłam, bo mam wrażenie, że już tam chyba niewiele można nowego odkryć, chociaż też jestem tutaj w dyskusji z wieloma osobami, które uważają, że średniowiecze jest tak piękne, że można tam ciągle. Ale o co mi chodzi? Zastanawiałam się, dlaczego właśnie późniejsi cesarze, zwłaszcza niemieccy, Otton I, wzorując się zresztą na Karolu Wielkim, dążyli do tego, żeby, a przecież byli, bo to co Pan mówi, że rola Konstantynopola jako nowego Rzymu. Oni gdzieś ciągle do tego bizantynizmu się odwoływali. I zresztą mówimy, no tak, Koneczny wspomina o cywilizacji bizantyjskiej. To jest cywilizacja, która jest cywilizacją prawną, czyli wszystko się reguluje prawnie, jednocześnie właśnie państwo ma kontrolę nad poczynaniami właśnie kościoła. I tutaj na przykład Karol Wielki, czy właśnie ci cesarze niemieccy, no byli ewidentnie bizantyjscy. Ale okazuje się, proszę Państwa, jak się tak dobrze nad tym zastanowić, że ten problem państwa, które rości sobie na przykład prawa do decydowania o sprawach doktryny, bo według mnie granicą, której państwo nie może przekraczać, i zresztą to postawił Ambroży wyraźnie, jest granica doktryny. Jeżeli państwo decyduje o sprawach doktryny, to już jest absolutnie wojna, to już jest non possumus, tego się nie da w ogóle, tego się już w ogóle nie da zaakceptować. No, gdzieś tam może, nie wiem, sprawy dyscypliny, nie wiem, chociaż to jest totalnie kontrowersyjne i w dzisiejszych czasach już Państwa znowu widzimy to, że Państwo znowu ingeruje w sprawy dyscypliny Kościoła, ale to możemy gdzieś tam próbować dyskutować. Natomiast jak to się stało, że Państwo nauczyło się ingerować w sprawy doktryny? I po raz pierwszy to widać u cesarzy ariańskich. To oni robili, właśnie na przykład Konstancjusz II. Konstancjusz II uważał, że on może zdecydować, czy Chrystus ma naturę boską, czy nie ma natury boskiej. I co to znaczy homoousios, a co to nie znaczy homoousios. I czy on był zrodzony, czy on istniał przed wiekami. A w związku z tym duch, nie chcę Państwa w to wprowadzać, ale to on się tym zajmował. Konstantyn nie. Konstantyn w ogóle był pod tym względem bardziej żołnierzem niż filozofem. Tak jak chodzi. I był w ogóle bardzo takim spadkobiercą takiej kultury jeszcze rzymskiej, zgodnie z którą cesarz, zgodnie z którą w ogóle w Rzymie było tak, że osobą pobożną był ten, kto oddawał kult, czyli chodził do świątyni, sprawował ofiary. Niekoniecznie musiał wierzyć w to, co tam w tej świątyni się wyznawało. To była sprawa filozofów. Oni mieli rozstrzygnąć, czy Jowisz to, a tamto. I dlatego cesarze rzymscy się tym nie zajmowali. Konstantyn też uważał, pogódźcie się, tak? Pax Romana, pax Ecclesia. Jak się pogodzicie, to jak ustalicie, to ja tak pójdę za wami. I w Nicei tak było. Ustaliliście, dobra, okej, okay, w takim razie to jest wyznanie wiary. Konstancjusz II nie. To już zupełnie inna historia. Konstancjusz II bierze na siebie rolę właśnie człowieka, który się na tym znał, chce się wypowiedzieć. Teraz proszę Państwa, no to skąd się wzięła ta tradycja właśnie ingerowania? I teraz jak Państwo sobie przeciągną, aha, przeszła przez ariaństwo. A kto to byli władcy ariańscy, proszę Państwa? Zwracam się do Państwa, którzy troszkę znają historię. To byli Goci. To byli przecież nie mniej, nie więcej, tylko to byli ci wszyscy władcy, którzy dali się ochrzcić przez, znaczy, czy potomkowie władców, których ochrzcił Wulfila, tak? Czyli pierwszy biskup, misjonarz ariański. I oni mieli po prostu tradycję, zgodnie z którą władza
świecka ma kompetencje i oni uważali się, i oni uważali, że oni chronią prawdziwą wiarę, czyli wiarę ariańską. I teraz tak naprawdę, proszę Państwa, jak się dobrze w to wmyśleć, bo to mówię, to jest wszystko kwestia dyskusji historycznej oczywiście, jak się dobrze w to wmyśleć, to znaczy, że tradycją ingerowania państwa w sprawy Kościoła, obok oczywiście tych naleciałości bizantyjskich, są też naleciałości gockie, wizygockie, ariańskie. Nie wiem, czy Państwo jakby potrafią jakby za moim tokiem myślenia podążyć, tak? No, tutaj, a broń Boże, nie chcę bronić Konstantyna, bo to jest postać wielowymiarowa, tak? Nie chcę powiedzieć, że on był biały i Kościół bronił i tutaj nic złego się nie stało. Tylko po prostu, że te tradycje gdzieś się ponakładały. No, barbarzyńcy, proszę Państwa, do Europy wnieśli mnóstwo rzeczy, włącznie też z takim zewnętrznym kultem, o którym my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że one były totalnie obce chrześcijaństwu. Ale to już sprawa przyszłości. To dlatego pewnie w tym tytule Zmierzchy Świt. Tak, to jest właśnie Zmierzchy Świt. Czyli tak naprawdę, czy ten Kościół otwiera się na nowe wieki? Czy mamy do czynienia ze zmierzchem Kościoła? Bo to jest też, proszę Państwa, nie wiem, czy ja nie chcę się teraz rozgadać, żeby Państwo zabrać głos. Ale czy lepiej było zostać w Kościele męczenników i ponosić śmierć męczeńską? Czy to, o co pytasz, czy Kościół ma być wolny i ma sprawować ten kult wolności, ale w związku z tym no, być narażonym na, no, na współpracę z państwem, na te animozje? Jak tylko biskupi poczuli się wolni, to proszę Państwa, proszę zobaczyć od razu. Jeden przed drugim, prawda? Zostawiam pytanie. To była cały czas ta waga, wolność, duchowość, no właśnie, zwycięstwo. No właśnie. Jeszcze mało uzupełnienie. Ta jego matka Konstantyna została przez niego wyniesiona do rangi cesarzowej. Także podkreślmy sobie, żebyśmy mieli tą świadomość, gdzieś ta rola rodziny była. Znaczy to od razu, tak, to od razu Państwu ja to tą filozofię właśnie Kościół budował i buduje na szczęście, bo reszta to zbierza do czegoś innego. To są skutki tych 20 wieków albo nawet i do. Tak, pan ma tutaj, proszę bardzo. A stojąco czy na siedząco. Proszę Państwa, ja w listopadzie byłem w Istambule. No i oczywiście prawie cały dzień chodziłem po tej Hadze Sofii. Bo o tym kościele, co Pani wspomniała, budowane przez Konstantyna. To jest cud świata, naprawdę to jest cud świata. I można powiedzieć jedno. Że jakby tych Turków nie uważać, ale oni nie zatarli tych śladów tej budowy. Nie zatarli. Oni na przykład zawiesili takie płótna. Zasłonić wizerunek. Pan Kreator, Chrystus Pankrator jest zasłonięty płótnami. Ja mówię, ja mam tu w komórce też, wiecie, jak chodziłem z laską, fotografowałem. To jest ciekawe, prawda? Znalazłem tam oczywiście moje kobiety, to znaczy żona z córką oglądały. Oczywiście ten cesarz, sułtana, pałac z tymi przeległościami. Ten sułtan to tylko miał 1500 nałożnic, nie? Proszę sobie wyobrazić, jak ja wszedłem do kuchni, zobaczyłem, jaki garach gotowali i potrawy. Tradycja żyje. I tam spotkałem kościół. Chyba Pani o tym mówi, taki ten właśnie z tych czasów, gdzieś 300 któregoś roku, to był cała tylko taki olbrzymi budynek ceglany, w środku był tylko krzyż, na zewnątrz nie było niczego, prawda? I mówili, że to jest starodawna świątynia chrześcijańska, to w tym Istambule. I chciałem się zapytać, gdzie ten cesarz został pochowany, jeżeli jest... To jest Kościół Apostołów... To jest w Istambule? Tak, tak. W Ziemi Świętej, ale czy w Istambule? Nie, w Ziemi Świętej. Nie. Konstantynopolu, dobrze. W Konstantynopolu, no tak, dobrze. Konstantynopolu, dobrze. Ale nie w Hagia Sofia, na pewno. No nie. Ale właśnie, ponieważ... Choć mógłby. Chodziłem i tego. Zbudowany zresztą tylko po to, żeby był właśnie nekropolią cesarzy. Wracając do Jerozolimy. Tak.
to, co pani wspomniała, w Jerozolimie byłem dwa razy. Miejsce prawdopodobnego krzyża, gdzie był Pan Jezus ukrzyżowany, dotykałem ręką, nie? I teraz byłem 3 lata temu też tam. I to, co pani powiedziała, że nazwa tej bazyliki Grobu Pańskiego poprawna powinna być Grobu i Zmartwychwstania. No tak, pierwotnie nazwa Zmartwychwstania Pańskiego. Tak. Bo przecież umarł, ale zmartwychwstał i to jest najważniejsze. A to jest rozbieżność, te dwie rzeczy są uwzględnione. I ta matka, o czym pan profesor powiedział, ona... Doktor. No tak, ona tam, no to w tej Jerozolimie poszukiwała tego krzyża i tak dalej. Proszę wyobrazić sobie, że tam zbudowano, wniesiono krzyż, szczere złoty tam na miejscu ukrzyżowania Pana Jezusa z jakimiś tam specjalnymi tymi, ja doczytałem się w jakiejś tam publikacji, no ale przecież w tej Jerozolimie się tyle razy wszystko... Krocia też było odpowiedzialne. Zmieniało to do tego. Natomiast w Betlejem, no Betlejem no, najbardziej zachowane, to co Pani też wspomniała, to miejsce urodzenia Pana Jezusa. Piękne to. No zazdroszczę, ja w Ziemi Świętej nie byłam, ale... Ale wracając do Rzymu, bo w Rzymie też byłem 2 razy, tylko chciałem się zapytać, no bo przecież niedawno mówiono, że odkryto grób świętego Pawła, nie? Piotra. Tak. W miejscu gdzie stoi bazylika, tak? No to teraz wracajmy do Lateranu, gdzie faktycznie nawet papieże aktualni mówią, że to jest kościół jako Rzymu. I zresztą kościół kościołów. Ale wracając do mojego pytania. Więc jeszcze to, co na początku pani wykładu pokazała, tą piękną tą bazylikę. Czy tam było miejsce? Tak, ja już w tej chwili nie przytoczę panu dokładnie, kiedy ten grób został odkryty, ale on był odkrywany kilka razy w historii w ogóle. Tam jest teraz podobno odsłonięte to osuarium, czyli to miejsce, gdzie są podobno relikwie świętego Piotra. I on się, jest podobno rzeczywiście konkretnie pod pod ołtarzem świętego Piotra. Ale ja gdzieś te historie z przeszłości były kilkakrotnie odkrywane. To było tak, potem się okazywało, że jednak nie to. Natomiast badania archeologiczne, które przeprowadzono na tych szczątkach, no nie mamy rodziny świętego Piotra, tak? No musielibyśmy mieć co najmniej bliskie pokrewieństwo, żeby DNA stwierdzić, że to święte. Ale jest to z tego okresu, jest napis właśnie, że jest to świętego Piotra, więc wierzymy, że tak. I on i dokładnie jest pod ołtarzem. Archeolodzy to potwierdzają. Ale wiecie Państwo, ja jestem bardzo sceptyczna, bo archeolodzy jakieś odkrywają, a to grób Jezusa gdzieś odkrywają, a to dziecka Jezusa, a to żony Jezusa. To są normalne rzeczy, więc ja już jestem taki sensacji. Ja może powiem tak, moja żona to już zapalona, ogląda te historyczne i wielkopolska i tak dalej. Naukowcy muszą zarabiać, nie? No tak. Jak się kurczę jakąś tezę tam da, którą trudno podważyć, no to... Nie, jak się stworzy tezę, którą, dzięki której można obalić tezę, która funkcjonowała do tej pory, to wtedy takie, jest... To jest bardzo ciekawe. Ja jak się kąpałem w tym Morzu Czerwonym i sobie myślę, kurczę, Jaśku, ty w tym miejscu pewno Izraelici przechodzili tam do tego... Czyste to morze jest, też się kupiłem. No Boże, czyste, przeźroczyste. Przeźroczyste. Nie jak szli. Nie, kamyczki, rafy widać, kolorowe rybki, prawda? Ale byłem w tym Jerycho, jedliśmy obiad i ja tak oglądając te historyczne filmy, co tu pokazują, jak oni krzyknęli, te mury rozsypały się z tego Jerycha, no to jednak dla obrońców była tragedia. Mieli takie mury nie do zdobycia, no ale się wszystko rozsypuje.
Wszystko, przepraszam. Początki katolicyzmu w samym Lwowie, kiedy zaczęłeś. A, to mówiłam na ostatnich zajęciach. To jest właśnie tajemnica. Znaczy, to jest rzecz, której nie do końca wiemy, jak to się wydarzyło. Po prostu nie do końca wiemy. Kiedy przybył tam święty Piotr, już tam chrześcijanie byli. To jest jedno, co wiemy. I przypuszczamy, znaczy ja się tym nie zajmuję, ja tylko przytaczam innych historyków. Historycy przypuszczają, że prawdopodobnie jak było pierwsze prześladowanie w czasach tych jerozolimskich, to znaczy tam, gdzie Herod ściął świętego Jakuba i rozpoczęło się to prześladowanie, i w Dziejach Apostolskich mamy też to, co napisane, że ci Rzymianie, że chrześcijanie się rozproszyli. Świętego Jana. Nie, ściął świętego Jakuba. Jana ktoś? Jakuba. A Jan jak to? A Jan to se żył i nieścięty jest. Jan nie był męczennikiem. On był najmłodszy. Jan jedyny nie był męczennikiem. Natomiast i właśnie oni się rozproszyli. I to są prawdopodobnie początki gminy rzymskiej. To są ci chrześcijanie, judeochrześcijanie, to byli Żydzi. To są ci chrześcijanie, którzy dostali się do Rzymu, uciekali i oni tam... Kiedy pierwsze tam, jak gdyby... No to powiedzmy sobie, że to był... No nie wiem. Do którego cesarza? Bo ja znam historię. No nie powiem pani, że w setnym wieku na przykład. Nie, no to Herod Wielki jeszcze, no to co to... Nie, to no to później. Nie, to było gdzieś między 50 a 60 rokiem. Nie. Wcześniej. O czym mowa? Ścięcie świętego Jakuba. 40 lat. To no jeszcze stała świątynia, a więc musiało być przed 70 rokiem. Tak. Nie, wcześniej. A tak to nie wiem. W Dziejach Apostolskich jest chyba wspomniany ten fakt, więc jeszcze możemy cofnąć o 4-5 lat. Ja nie wiem, czy to nie cesarza Klaudiusza. Bo to był Edykt Klaudiusza. Tak, to był Edykt Klaudiusza. To był cesarz Klaudiusz. Tak, to był Edykt Klaudiusza, teraz się przypomniałam. Mają Państwo dobrze, że mam słabą pamięć. Ja zawsze wszystkim mówię, że ja mam słabą pamięć. O kopię uzupełnię. Edykt Klaudiusza. To był Edykt Klaudiusza. 38 rok, ile dobrze pamiętam. Pani zrobiła to jak ze sobą. No nie, bo to wie pan co, jak się ma w głowie 1000 faktów naraz, to poruszanie się w nich. Ale to są wczesne lata, to są bardzo wczesne lata. Z tamtego okresu pochodzi na przykład Pryscyla i Akwila. Czyli ci, których później święty Paweł wspomina w swoich listach i on do nich się właśnie zwraca, kiedy pisze właśnie o gminie rzymskiej, nie? Stąd wiemy, że to są, że tak przypuszczamy, że to byli właśnie judeochrześcijanie, którzy uciekli z Jerozolimy. Ale czy tak było? No nikt ich nie śledził, tak? Nie, bo mnie chodziło o rzeczywiście jest to tajemnicze. Katolicyzmu z prawdziwego. Tak, to Rzym jest właśnie jakby, Rzym jest właśnie jakby równorzędny z tą ziemią świętą. Nie, jeszcze nigdzie w Europie tego katolicyzmu nie ma, a w Rzymie już jest. Także to jest, tak, to jest bardzo, tak, jeśli chodzi o metrykę. Katolicyzm tam jest jedna ze starszych, proszę. Bo już za Konstantyna, bo już biskupi byli rzymscy i tak dalej. A kiedy zaczęli się ci? No to mamy Piotra od razu, pierwszy. To wiemy, ale już faktycznie taka instytucja kościelna w Rzymie już ustanowiona, biskup już nastąpił. No to też mówiłam ostatnio, tak, że po Piotrze mamy wypisanych kolejnych biskupów Eusebiusza z Cezarei. I to jest jedyne źródło, które nam mówi po kolei, jak się ci biskupi Rzymu nazywali, ale oczywiście, jak mnie Pan zapyta, czy zostawili po sobie dokumenty, powiem nie. Więc wierzymy Eusebiuszowi z Cezarei, że on to wiedział, ponieważ mamy taką tradycję, nie? Natomiast jak mnie Pan zapyta, jaki edykt wydał biskup Rzymu Klemens I, był męczennikiem, ja powiem, może wydał, może nie wydał. Za Konstantyna już było biskupstwo. A, nie, no to za Konstantyna, to już biskup Rzymu był ośrodkiem na tyle ważnym, że się nie było możliwości go ominąć, tak? Bo można było próbować, ale się nie dało już ominąć go. Bo w tych pierwszych wiekach, powiedzmy sobie, pierwszy, drugi wiek, wiekach męczeńskich, gdzie mamy do czynienia z historią męczeństwa, no to też bardzo często kościoły się nie kontaktowały ze sobą, tak, gminy chrześcijańskie. Jeżeli mamy męczenników, którzy umierali w Galii, to ten kościół interesowało przetrwanie, a nie spory doktrynalne.
wiek, o którym mówimy, to jest wiek sporów doktrynalnych. I wtedy już z biskupem Rzymu trzeba było, jakby nie można było. Ta jedność była podkreślana. Nie można było. O ile w pierwszych wiekach, powiedzmy sobie, pierwszy, drugi wiek, jedność Kościoła nie była istotna, jakby to powiedzieć, żeby być precyzyjną. Nie była sednem sprawy, tak? Tam sednem sprawy było przeżycie Kościoła. O tyle tutaj ta jedność. Jest, ilość, tak, a tutaj jedność Kościoła jest czymś, co po prostu no, w ogóle stanowi o istocie, że to jest Kościół, tak? Dlatego się pojawia pojęcie katolickie, a dlatego tak powiedziałam, to silnie podkreśliłam Państwu, żeby Państwo jakby wiedzieli, że w tym momencie mamy do czynienia z Kościołem katolickim już. Czyli jak mówimy już nawet nie o historii chrześcijaństwa, tylko o historii Kościoła katolickiego. Nie? Pan miał pytanie, proszę. Tak, znaczy pozwolę sobie zacząć od drobnego żarciku, że zostałem wskazany do głosu, zanim się jeszcze zdążyłem zgłosić, ale faktem jest, że chciałem się zgłosić, czyli porozumieliśmy się telepatycznie, jak sądzę, co mnie bardzo cieszy. A w sumie chciałem tylko pozwolić sobie na pewnego rodzaju drobny przypis do wystąpienia pani doktor, który wydaje mi się jest godny no właśnie zapamiętania, że idea cesarstwa ma, jak się okazało w ciągu kolejnych no, 20 wieków, tak naprawdę charakter nawet ponadwyznaniowy, w tym sensie, iż okazało się, być może nie wszyscy o tym pamiętamy, że zdobywcy, Osmanowie, którzy zdobili Konstantynopol i stworzyli Imperium Osmańskie na terenach w dużej mierze dawnego Cesarstwa Wschodniorzymskiego, przybrali również tytuł Cesarzy Rzymskich. Także zgodnie z tym, co pamiętamy, słynny cytat z Filipa K. Dicka, że Cesarstwo Rzymskie nigdy się nie skończyło, to rzeczywiście dwukrotnie odnawiane na Zachodzie, oczywiście ten tak zwany Trzeci Rzym w Moskwie, właśnie, ale również że można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, w dużym cudzysłowie rzecz jasna, można by powiedzieć, że właśnie Czwarty Rzym w Stambule, prawda, jako cesarze rzymscy sułtani, prawda, że można by równolegle, prawda, zamiennie używać terminów sułtan i cesarz Rzymu, tego Rzymu islamskiego, o którym w tym momencie nie pamiętamy. To tak jak mówię, w tym momencie może tylko może pewnym przypisem do pani wystąpienia, ale rzeczą właśnie godną uwagi, że właśnie w pewnym sensie muszą współistnieć obok siebie te dwa skrzydła, że musi być i papiestwo, władza kościelna, i cesarstwo, władza świecka. W tej chwili, kiedy żyjemy w warunkach takich, jakich żyjemy, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli współcześnie trwa na wszystkich frontach walka z Kościołem, z ołtarzem i tak dalej, to być może jest to możliwe również dlatego, że wcześniej został, można powiedzieć, obalony tron cesarski, prawda? Że atak na Kościół, taki jaki przeżywamy współcześnie, stał się możliwy dlatego, że zabrakło cesarza, prawda, jako tego zewnętrznego obrońcy Kościoła. I wydaje mi się, że o tym należy pamiętać, o tej transcendentalnej idei cesarstwa, prawda, która no jest, jak widać właśnie, moim zdaniem przynajmniej, tym elementem chrześcijaństwa, który jest nieusuwalny, a jak widać ma charakter nawet ponadreligijny, pozareligijny, prawda, że nie został odrzucony, a wręcz przeciwnie, był kultywowany chociażby w Turcji do roku 1922, a teraz oczywiście wśród Osmanów też na emigracji. Tak, to jest bardzo ciekawe. Zupełnie, bo akurat mam książkę przystawą. Ja tylko chciałam tutaj bardzo właśnie podziękować za tą sugestię. Rzeczywiście warto się zastanowić nad tym, czy ten cesarz mediator w momencie, kiedy brakło właśnie tego punktu stabilizującego, nie doprowadziło do zachwiania właśnie ten sojusz tronu i cesarza, bo to pewnie Pan miał na myśli, bo w współczesnym świecie też obserwujemy sojusz tronu i cesarza, jak ja powiedziałam? Trony ołtarza, tak, trony ołtarza. I który jest charakterystyczny dla cywilizacji bizantyjskiej. Właśnie ten Trzeci Rzym, który wyciągnął z cywilizacji bizantyjskiej konkretnie to, nie? Czyli ta cywilizacja zbudowana przez carów rosyjskich, która jest ewidentnie no antychrześcijańska, możemy w ogóle powiedzieć, nie? I proszę zobaczyć, do tych samych korzeni cesarskich, to jest dobre, trzeba się na tym zastanowić, do
tych samych korzeni właśnie cesarskich odbyły się praktycznie tak. Bizantyjczycy, łacinnicy, proszę Państwa, kościół ortodoksyjny, czyli kościół prawosławny, dla niego Konstantyn jest świętym, bo jest właśnie tym obrońcą ortodoksji, nie? Więc... Dobrze, Pan jeszcze chciał troszkę. Takie malutkie uzupełnienie, bo jednak są podane fakty, o Piotrze nie znajduje, ale jego brat, czyli Andrzej, zginął w 65 roku i tutaj mamy wyraźnie określone, kto był jego, nazwijmy, prokonsula Egartesa. Filip żyje do 72 roku, bo ja apostoła, prawda? I jeszcze mamy... W 80 roku ginie apostoł Filip, przepraszam. No ale to wiemy, Także wygląda na to, że rzeczywiście, tak jak Piotr wspominał, dyrektor, że tutaj tej daty nie ma, ale ona mniej więcej będzie chyba między 60 a 80 rokiem. Bo on wziął na siebie wielki ciężar, stojąc, zostając właściwie w Rzymie. On nie wędrował, jak inni mieli inne zadania praktycznie. Ale to, o czym mówicie obaj teraz, to jest edykt, który wygnał Żydów z Rzymu. I jemu też, na mocy tego edyktu, ofiarą padli też chrześcijanie. To jest edykt ważny dla rozróżnienia, kto był Żydem, kto był chrześcijaninem w tamtym czasie. I to jest moment, kiedy z kolei chrześcijanie z Rzymu się rozpraszają. Natomiast tu pytanie było, skąd się chrześcijanie wzięli w Rzymie? Czyli skąd, jak to się stało, że przyszli do Rzymu? I to był edykt wcześniejszy właśnie... znaczy, okej, dobra, ale to są czasy panowania Klaudiusza, gdzie właśnie oni na mocy prześladowań w Jerozolimie dostają się do Rzymu, nie? No możemy się tutaj o daty spierać, ale jakby to są dwa etapy, nie? Słowa, ty będziesz Piotrze, ty będziesz skałą, opoką i to miejsce właściwie nadane, one zostało w ten sposób potem rozbudowane. Jest tam kościół na tym miejscu, gdzie Pan Jezus przekazał. Jest kościół. Czwarta, piąta dekada. Tak. Bo to możemy się sprzedać co datę, natomiast chodzi o etapy, nie? Najpierw z Jerozolimy do Rzymu i dopiero z Rzymu jakby rozproszenie gdzie indziej, nie? I Civitas Christiana tam było w tym miejscu, była tam msza i kardynał Dziwiusz odprawiał z biskupem Jerozolimy, gdzie jest Pan Jezus przekazał klucze świętemu Piotrowi. Ja byłem to nad Jeziorem Galilejskim. Czy są może jeszcze jakieś pytania z sali? Korzenie arianizmu, czy można powiedzieć o coś? O arianizmie? No arianizmie, skąd się wzięło? Chyba, że prawda, cesarz, no mało co się wszystko interesowało przez Kalezję, prawda? Znaczy, wiecie Państwo tak, sam na przykład Sokrates Scholastyk, czyli historyk Kościoła tamtego okresu, nie zna korzenia arianizmu. Bo on twierdzi, że Ariusz wzorował się, tylko już teraz nie pamiętam, na jednym z filozofów greckich. Natomiast my dzisiaj wiemy, że arianizm to jest herezja, która wynikała w ogóle z takiego... Znaczy, to się w ogóle wzięło z różnic pomiędzy dwiema szkołami. Ja nie wiem, czy teraz mogę się w to wdawać. Była szkoła w Antiochii, która była szkołą judeo-chrześcijańską i ona nie wnikała w istotę słów i była szkoła w Aleksandrii. I obydwie szkoły po prostu różnie podchodziły do Pisma Świętego. Szkoła w Aleksandrii interpretowała to alegorycznie, a szkoła w Antiochii pojmowała wydarzenia biblijne wprost. Czyli jak byli na przykład żołnierze Gedeona i oni naprawdę pili tę wodę, nie wiem, czy Państwo pamiętają tę historię z Pisma Świętego. Mieli na kolanach się pochylić i kto będzie chłeptał jak pies, to będzie przez Gedeona, zdaje się, wzięty akt. No w każdym razie. Więc skoro tak było, no to tak musiało być. I to runo, i to wszystko, tak? Więc pojmowali bezpośrednio. Natomiast szkoła aleksandryjska interpretowała Pismo Święte przez alegorię. Czyli na przykład postrzegała w tym runie Gedeona Maryję. I teraz, proszę Państwa, spór między tymi szkołami doprowadził do sporu o słowa. Po prostu. Tak ważne jest do dzisiaj słowa. Do sporu o słowa. A ponieważ ludzie wschodu, pamiętam jeszcze na studiach, jak byliśmy, to jeden z naszych wykładowców nam opowiadał, że ludzie wschodu byli tak przesiąknięci słowami, że oni jak kupowali daktyle albo banany,
to podczas na przykład zakupów na tych straganach słynnych właśnie, właśnie w bazylikach. Tak, na tych bazarach, to dyskutowali właśnie, byli tak przywiązani do słów. I dyskusja wokół natury Chrystusa, słowne jakby rozstrzyganie znaczenia Pisma Świętego doprowadziło do tego, co to w ogóle znaczy homoousios, tylko ja nie jestem, nie znam języka greckiego i nie będę się dołączyła. Ale czy to znaczy, że on jest współistotny Bogu, to znaczy wyrasta z Boga, wypływa z Boga, czy też jest tylko jego odbiciem? O, to już mamy trzy, to już mamy trzy alternatywy, tak? A jak wypływa z Boga, to wypływa w sposób prosty, czy to się odbywa eonami? Rozumiecie Państwo? To po prostu to można wpaść naprawdę. Ja nie jestem teologiem, więc proszę mi nie kazać w ogóle tego rozstrzygać. Troszkę się tych dyskusji naczytałam, ale jakby nie czuję się tutaj władna ich przytoczyć. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy taki bazar w Konstantynopolu, gdzie spotykają się tacy, którzy przywieźli właśnie daktyle i deliberują nad doktryną Chrystusa, to w ogóle mnie nie dziwi, że oni już w końcu nie wiedzieli, skąd to się wzięli. To znaczy nie wiadomo było, skąd ten Ariusz doszedł do tego. Tak? W każdym bądź razie w tym czasie oczywiście też pojawia się manicheizm. To jest ta gnoza chrześcijańska. Ponieważ ona przybywa ze wschodu, to jeszcze ma wpływ właśnie na to pojęcie eonów, tak? Czyli tu już mam jeszcze to naleciało. Ja, przepraszam Państwa, bardzo proszę te pipi wyłączyć, bo mnie strasznie wydaje. W każdym bądź razie, tu się jeszcze właśnie ze wschodu przybywa ten manicheizm i nagle się okazuje, aha, to Chrystusa można opisać jako eon, czyli jako ten, który wyszedł z Boga, ale no dobra, to była ta Maria, czy nie była? No była. Okej, okay, no ale no to nie, ale to się nie urodził jako człowiek, bo przecież nie było wcielenia, bo on jest Bogiem. No to jak się urodził jako Bóg z Marii? A no wyszedł przez ucho. Więc to są, proszę Państwa, naprawdę historie przeciekawe. Poczytać sobie właśnie o tych dywagacjach. Ja sobie to troszeczkę właśnie najpierw u Eusebiusza, potem u Scholastyka, u Sokratesa czytałam. Natomiast nie jestem władna tego Państwu przekazać, bo popełni herezję, bo po prostu opowiem Państwu coś, co ja nie znając języka greckiego, mogę tylko Państwu powiedzieć jedno. My wiemy, że Chrystus, tak nam głosi kredo nicejskie i tak przyjęliśmy, że Chrystus był przed wiekami, o to też był spór, ale jak to był przed wiekami, a zrodzony, a przed wiekami, to jak się zrodził, jak był przed wiekami, że się narodził z Maryi Dziewicy, i my, katolicy, jeszcze na bazie średniowiecznych dociekań wiemy, że ona była niepokalana, niepoczęta. Wiemy, że nie naruszył jej dziewictwa, tak? Czyli po prostu to. Natomiast wiemy, że jest współistotny Bogu, mało tego, że jeszcze jest Duch Święty współistotny Bogu Ojcu. A oto z kolei był spór z prawosławnymi. Także to są, proszę Państwa, strasznie trudne. Mogę tylko Państwu powiedzieć jako ostatnią, jako już takie postscriptum, że to kredo nicejskie przyjęło się tak naprawdę dopiero w VI-VII wieku. Czyli nawet to, że ono zostało w 325 roku ustalone, to i tak w ogóle niczym nie zakończyło. Także... No, temat jest morze. I to jest morze, to jest morze, temat morze. Ale mieszając tutaj różne tą rzecz, dobra. To bardzo serdecznie okay, dziękuję Państwu. Ale to nie ten Jan. Za dzisiejsze spotkanie. Ja przecież Pan mówił o Janie Apostole. Nie, ja mówiłem o Janie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Pani doktor i zapraszamy za tydzień, na kolejny poniedziałek. Tym razem będziemy gościć u nas profesora Tadeusza Marczaka, który poszedł kwestie geopolityczne. Także zapraszamy bardzo serdecznie już za tydzień. A na kolejny poniedziałek, czy za dwa tygodnie, będziemy tutaj gościć doktora Rafała Szopę, który już tutaj był u nas na spotkaniu i on właśnie poszedł te kwestie filozoficzne, także zapraszamy. A gdyby Państwo chcieli, żebym na przykład w jakichś przyszłych spotkaniach poruszała jakiś problem, który Państwa nurtuje, bo ja poruszam problemy, które ja się stykam w przestrzeni medialnej i słyszę je po prostu, że one się gdzieś pojawiają, a historia Kościoła jest czasami kluczem do rozumienia w ogóle wiary naszej. Więc jeżeli Państwo mają taki problem, proszę mi powiedzieć, ja po prostu sobie troszkę nad nim się pogryzę z nim. I gdzieś do tego wrócimy. Także dziękuję Państwu za dzisiaj. Dziękujemy Państwu bardzo. My też dziękujemy.